bardzo serdecznie. A hasła na dziś czytam z Księgi Jonasza, 2:7. Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Oraz 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza, 2:19. Fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. Fundament. Kiedy spojrzymy do Księgi Jonasza na cały ten wiersz, na cały ten fragment, jest to jedna z moich ulubionych historii, wiemy, że Jonasz w 2 rozdziale znajduje się w brzuchu ryby. Cały ten fragment, cały ten wiersz brzmi: Stąpiłem do fundamentów gór, w głąb ziemi, a jej zamki zatrzasnęły się za mną na zawsze. Ale Ty wyciągnąłeś mnie z dołu, Panie, mój Boże. Tutaj mówimy o fundamencie, o zejściu w dół, pod spód, zobaczeniu, przyjrzeniu się czemuś głębiej. I temu właśnie miało służyć te bycie we wnętrzu. Zupełna ciemność, cisza, brak nadziei i tylko człowiek z własnymi myślami. Zdarzyło Ci się kiedykolwiek tak znaleźć się w takim miejscu, w takim położeniu? Co wtedy myślałeś? Przeklinałeś, narzekałeś, gorzej być nie mogło? Czy może starałeś się szukać nadziei i pocieszenia? Fundament. To łączy nasze dzisiejsze 2 fragmenty. Skała, mocna skała. Jesteśmy zachęcani, żeby na takiej budować. Budować swoje życie. Tą skałą jest Jezus Chrystus. A na czym Ty budujesz swoje życie? Co jest Jego fundamentem? Bo tak naprawdę, tu mam taki symboliczny karnik, jeżeli osadzimy się w mocnym fundamencie, jeżeli będą dobre odwierty, to się ostaniemy. Nawet jeżeli dookoła będą huczeć burze, fale, grad czy inne rzeczy. Wszystkie doświadczenia przejdziemy z Bożym błogosławieństwem, jeżeli nasz fundament będzie mocny. Jeżeli uwierzymy, zaufamy i będziemy trwać w Bogu, trwać w Jezusie Chrystusie, wtedy nasze życie się ostoi. I na tym też właśnie polegały wskazówki apostoła Pawła do młodego Tymoteusza. Aby starał się usilnie stawać przed Bogiem, jako wypróbowany, nienaganny pracownik. Aby traktował wszystkie doświadczenia, wszystkie próby jako wzmocnienie. Jako coraz większe ugruntowywanie się w Bogu. Pomimo wszystko, co doświadcza nas, także i my, budując na mocnym fundamencie, ostaniemy się, wytrwamy. Jak czytamy w naszym wierszu, pomimo to trwa mocny fundament Boży, którego pieczęcią są słowa: Pan poznał tych, którzy należą do Niego, czytamy w Biblii Ekumenicznej. Oraz niech się odwróci od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pana. Moi drodzy, może właśnie dzisiaj znajdujesz się w takiej pustce, czujesz, że jest ciemno, nie wiesz, gdzie dalej iść, co robić. Może właśnie zderzasz się z własnymi myślami. W jaką stronę pójdą Twoje myśli? Nadziei? Nadziei na pokój, nadziei na miłość? Na lepsze jutro? Czy będziesz tylko psioczył i narzekał? Moi drodzy, w Bogu mamy schronienie. W Bogu mamy nadzieję. Jeżeli ten fundament, skała, która się nie rozbije, mimo że spadła, ona jest mocna. Jeżeli na niej budujemy, jeżeli budujemy na Jezusie Chrystusie, to burze nie będą nam straszne, bo będzie nas trzymał mocno za rękę. Tak jak dziecko, kiedy idzie z nami na spacer i czegoś się boi. Mocno chwyta wtedy rodzica czy opiekuna. Tak i każdy z nas może mocno uchwycić się Pana Jezusa. Szczególnie teraz w czasie pasyjnym. Potraktuj ten czas jako przemyślenie swojego życia. Dzisiaj zadanie: zastanów się,
Na jakim fundamencie budujesz? W książeczce z Biblią na co dzień mamy jeszcze pieśń. Ty jesteś skałą zbawienia mego i siłą w życiu mym. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem do Ciebie wołać chcę. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierną jest. W każdej chwili życia wspierasz mnie. Panie, do Ciebie jagnę. Takiego właśnie iścia z Bogiem, lgnięcia do Niego, niezależnie czy jest dobrze czy źle, życzę każdemu z nas. Z Bogiem. Błogosławionego weekendu.